Cześć! Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maruko Bragi, a to jest kolejny materiał z gry Neon 2. Wykonujemy drugą misję fabularną w trzecim regionie. To już jest trzeci odcinek, który temu questowi poświęcam. Ciało i lód. No i tak, jesteśmy przy trzeciej kaplicce i czeka nas kolejny jakiś lodowy teren. No i co? Poza nagraniem sprawdziłem, na co bym wydał dodatkowe punkty z walki glebią, magii Onio i ninja. I moi drodzy, jedziemy, bo później zapomnę. Jeżeli chodzi o glebię. Co tutaj chciałem? Obrażenia od ciosu kończącego są większe o 3%, gdy twoją główną bronią jest glebia. Okej, cyk. Ninja. Tutaj sobie ulepszymy tą pułapkę. Ona jest fajna dosyć. Na trzeci poziom. Super. I magię Onio. To sobie ulepszymy ten zwój. Nie korzystam z niego, ale później się może, w niektórych momentach może się przydać. Bo tak to nie ma nic ciekawego. Pięknie. Dobra. I to było na tyle. Jeżeli chodzi o jakieś syfy w ekwipunku. To nie wiem, czy coś fajnego zdobyłem. Zbroja ojcobójstwa to jest ciężki set. Tutaj też nic ciekawego nie ma. Zbrodnia ojcobójstwa też ciężki set. Jeżeli chodzi o bronię. Także nic nie ma ciekawego. Dobra, moi drodzy, w takim razie dalej jedziemy z eksploracją. Cyk. I tam mam jakiegoś demona, który coś ma mrocze pod nosem. I nie podoba mi się to, bo pierwszy raz widzę takiego przeciwnika. Aj, zanim tam do niego pójdziemy, to uzupełnimy sobie amunicję jednak. Teraz sobie przypomniałem. Trzeba częściej korzystać z bazaru Koda, bo ja w ogóle z tego nie korzystam. W ogóle. A to jest dobra okazja. I co? Pociski. Bo dużo mamy tego ryżu. Aj, tak. Strzały też mam pełne. Talizman bariery. Zwiększa szybkość odnawiania ki i pozwala rozpraszać spaczone kajekę i okaj za pomocą zwykłego dotknięcia. Fajne. Przedmioty Jujitsu kupione za bazarze Kodam znikają, kiedy opuścisz misję. Czy chcesz kupić ten przedmiot? Tak. Dwie sztuki niech będą. Te magiki sprzyjają znacząco spowalnia prędkość przeciwnika. Nie, nie lubię tego głośności. Strasznie to jest moim zdaniem ułatwiające grę. Taki cheat, taki straszny. Moim zdaniem. Oczywiście możecie się z tym nie zgodzić, ale nie, nie podoba mi się. Dobra, to będzie na tyle. Nic tutaj nie ogarnę sobie w tej kwestii. Dobra. Okej, jeszcze raz sobie odpalimy talizman wykrywania. I nie podoba mi się, jak mówię, ten przeciwnik. Gdzie co, ja sobie wezmę barierę na wszelki wielki. Nie wiem na co cię stać. Oż ty w dupę. Wiedziałem, że spadnę z tego mostu. Ja pierdykam. Nienawidzę walczyć na moście. W grach Souls-like. Nienawidzę po prostu. Dobrze, że daleko nie mam przynajmniej tego kretyna. Lecie. Dobra. No, ciekawy przecinek swoją drogą. Naprawdę ciekawy. Nie było się spodziewać tego jak zimna. No co ty nie powiesz? Już zimowe krainy były w Nioh 2. Znaczy w Nioh, przepraszam. Dobra, odpaliłem sobie talizman wróżbiarski. No trochę ich tu widzę przymroziło. Czy jestem w stanie otworzyć? Nie. Otwiera się z innej strony. Tutaj gościu zginął. Czy się go opłaca z nim walczyć? Nie. Nie opłaca się. Mały poziom.
Kupię sobie obronę. No i chodź tu, cieciu. Dobra. Nice. Atak za atak. Dobra. Zaryzykowałem trochę. Ale udało się go pokonać. Ciekawe, naprawdę fajna kraina, fajny klimat. Co to przyznać. Dobra, tutaj strzała. Dobra, i co tutaj mamy ciekawego? Na razie talizman wykrywania nic nie wykrywa, ale jest kraina yokai. A jak jest kraina yokai, to ja z chęcią wykorzystam to, co zdobyłem. Czyli ten talizman. Łączy z barierą. Ja pierdykam. Nie, nie. Weź zmień na łuk. Jeszcze. Nawet bariera mi się mnie nie obroniła. Chodź do gnoju. Wow. Aj, nie udało mi się. Dobra, wężyk na szczęście. Pięknie. Kotka gdzieś słyszę. Dobra, weźmy sobie ten rdzeń dusz, to sobie od razu zregenerujemy. Słuchajcie, anime. Z kotka możemy skorzystać bez problemu. Okej. Skrzynię na razie nie będziemy mogli otworzyć. Póki nie pokonamy przeciwnika, który to gówno roznosi mi tutaj. Nie podoba. Dobra, niska postawa, najlepiej jest na nich użyć. A, czyli to było źródłem tego, tego, wiecie czego. Tu mamy rdzeń. Ale to na spokojnie, później sobie weźmiemy, bo wiecie, te rdzenia regenerują ten fioletowy pasek anime do specjalnych ataków, demonów. Akurat mam pełny, także podejdźmy do tego strategicznie. I tak, czy to jest jedyne przejście, tam na górze jest kolejne. Mamy kolejnego kotka. I z chęcią. Widzę, że mamy gang kotków, nie? I one są słodkie! Ja chcę takiego kotka. Ja chcę takiego kotka. O, dobra, i mamy ten. Mamy naczelnego maska naczelnego gubernatora, napierdnik naczelnego gubernatora i cały zestaw naczelnego gubernatora. Yeah. No bo mi się zaraz te kotki zmarnują i tyle będzie w temacie. Tutaj nigdzie nie przejdę i tam chyba też nigdzie nie przejdę, czy przejdę. Z tej strony. A nie, nie przejdę. Dobra, marnuję kotki. Niestety. Także szybko na jakiegoś przeciwnika, żeby się chociaż przydały. Tu oczywiście drabiny nie ma, nie widzę żadnej. Ale tu otworzymy skrót. I tyle by było w temacie. I mi znikły. A nie, są, dobra. Jeszcze są. Ale już znikają. O nie.
Dobra. Tego najgorszego mam z głowy. Ktoś tu do mnie pruje. Jest gnój. Może ja ci załatwię. Specjalne. Pięknie. Okej, i tutaj ogólnie chyba kończy się nasza przygoda. Niestety. A to oznacza, że nie mam Kodamy jeszcze jednej. I to już się robi problem. Bo widzicie, już się na kompasie kreska pojawiła. To znaczy, że już kończymy misję prawdopodobnie. O, skorzystam teraz z rdzenia, bo już zmarnowałem kwiatowy pasek. To się trochę za bardzo tutaj śpieszyłem, a muszę jeszcze sprawdzić, jak się na górę dostać. Może tam będzie Kodamka. Ale to nie jest takie łatwe, widzicie, bo... Tu jest gdzieś. Po drugiej stronie. Tylko kurna, ona jest na górze, nie po drugiej stronie. Bo ja nie wiem, jak się tam dostać. Ani żadnej drabiny nie dali, ani nic, no to jest skandal. Chodzimy przez ten most. Gdzie ta chole... A, dobra, poczekajcie. Bo już mi się talizman wykrywania skończył. Gdzie tu można wejść na tą górę do jasnej, ciasnej anielki? No na pewno nie od tej strony. Nie, bo jest zablokowane. Na pewno to jest ostatni Kodama, to ja głowę daję za to. Tu nie ma kurna drabina, albo jest gdzieś skitrana. O, patrzcie, tutaj jest wejście, dobra. Okej. To fajnie, to już widzę, że to będzie ostatnia, bo już jak już na kompasie kreskę pokazuję już z końcem misji. Amulet do ognia. To już tutaj nasza ostatnia Kodamka jest, dokładnie. Albo i nie. Houston, mamy problem. Nie wiem, gdzie jest Kodama. Dupa, to nie był ostatni. Maro, surprise! Gdzieś pominąłeś Kodamę. A tu już koniec misji. I nie wiem, czy czasami tej Kodamy po prostu nie będziemy znajdować już poza nagraniem. Już ja sobie jeszcze raz powtórzę tą misję i tyle. W tej kwestii, no bo... innego pomysłu, powiem wam, nie mam. A nie chce mi się czasu tracić teraz na odcinku. Patrz, tu już się kończy. To jest pewnie arena walki z bossem, nie? Tam w oddali. O, mamy jeszcze ścianę. Tego to jeszcze tu nie było. Dobra, no co to ja ci mogę pokazać? Dobra. Zazwyczaj chyba te negatywne trzeba pokazywać w tej ścianie. Pewnie będzie spa. Dokładnie. Ale Kodamki jak nie było, tak nie ma. Aczkolwiek tu jest jakieś przejście. I tu jest jakaś drabina. A tu chyba jest jakiś przeciwnik. Także bariera. Obrona i jeszcze zmniejszymy mu atak. Dobra. Mam na ciebie sposób, przyjacielu. Może tu będzie Kodamka? Jest Kodamka! Chyba. Albo nie. Sekret tylko, nie. Chcę Kodamę. W ogóle klimatycznie są te... Słuchajcie, to jezioro krwi. Amulet ognia. No i na razie się nie skupię na sekretach, a na Kodamie, którą już widzę. Jest! Powiedz mi, że to już ostatni. Jest, tak! Wszystkie Kodamy z tego zdania zostały doprowadzone do haramu. Super. Super partio, super, super partio, Tylko martwi mnie to, że dojście do bossa jest dosyć długie. Ujuz, jaki grób, ty. Chyba spróbujmy z nim zawalczyć.
Dobra. Nice. No, grób dosyć spory, ale nic ciekawego za niego nie dostałem. Jest. Gówno. Gówno w papierku po cukierku, tak tylko wam powiem. Dobra, ale fajnie, że przejdziemy wszystkie kładamy, doprowadziliśmy bez problemu. Także chyba czas na walkę z bossem. Nie jestem za bardzo przygotowany, ale nie wiem na co stać tego przeciwnika, także... Także proponuję sobie skorzystać ze spa. Dokładnie. Proponuję skorzystać ze spa. No i to, no iść na bossa, no bo co mi innego zostało. Chyba. Tak, i tu zeskakujemy na arenę, widzicie? No, widzicie, nawet na kompasie jest kropka. I tu jest w ogóle nawet ten grób. Dobra, moi drodzy, nie ma sensu. Nie ma sensu, trzeba tu szybko przyleć. Ja już skorzystamy z kapliczki. Gdyby, żebym zapamiętał drogę. Jest jakiś skrót? Nie, tu jest tylko ukryta... Ukryte przejście. Tutaj spróbuję przejść. Czekajcie. No można przelecieć. Tylko że no wiecie, że to jest z tych demonów i strzelających gnojków. Trochę. I w ogóle tu jest gdzieś sekret. A widzicie. W ogóle od tamtej strony. Jestem w stanie tu przejść? Jestem. Czemu tego nie zrobić? Na to nie zwróciłem uwagi. Tu jest szkielet. A nawet i dwóch. Możemy ich tu ściągnąć. Piękny bardzo zrobiłeś. Chyba jeden leży. No, on mnie chyba nawet nie zauważył. Świeca przywoływacza, super. Amunicja do rusznicy, super. Tutaj mamy jeszcze Heńka. Bo tu jest dosyć ciasne miejsce, powiem wam. Także wezmę sobie obronę. Wezmę sobie talizman, żeby nie zginąć. Uzupełnimy sobie anime z truskaweczki, żeby mieć na atak. Dobra, i spróbujmy. Dobra. No, jak spadniemy z wysokości, to na... Jest! Drugi zgon na moście! Ja pierdolę! Przepraszam, że bluźnię, ale te zgony mnie tak irytują! To jest na szczęście niedaleko. Tamtego gnojka muszę załatwić. Ja pierdzielę! Gdzie co, żeby nie tracić, nie ryzykować, albo co? Tam ryzykować wystarczy. Wziąłem sobie barierę. Wziąłem sobie obronę. Zmniejszyć jego atak. No nie! Kurwa mać! 82 tysiące! Teraz już mam w dupie. Wkurwiające, jebane mosty. W dupę jego mać. No jeszcze chociaż się ze mną zgodziłeś w tej kwestii. Ja pierdolę, no. Czemu ja tego sekretu nie wziąłem? Bo wiecie, miałem cały czas namierzenie. Na gnoja. Ja pierdolę. Dobra,
Kto strzela z różnicy? Lecz się. Jak mnie on wkurwia. Strasznie się zirytowałem. Także możecie teraz doświadczyć bardzo nerwowych, normalnie słowni, nieciekawych, niekulturalnych słów w moim wykonaniu. Ale możecie mnie dobrze zrozumieć, że miałem 82 tysiące i ja nie wykorzystałem pierdolonej śmieci przywoływacza. 7 ich mam! No kur... Ja pierdziel. Nie, jestem strasznie... Ja pierdolę, no nie! Już jestem zdenerwowany, już jest... No, chcę szybko i szybko i szybko i dupa z tego wychodzi. Dobra, weź barierę. Weź obronę. Mać no. Ja pierdykam, no nie idzie mi strasznie ta walka. Strasznie mi nie idzie. O, rdzeń mamy od niego, pierwszy rdzeń. Co ty z tymi dziećmi? Ja 82 tysiące, no nie znam. No. Bywa i tak. Ale jestem strasznie zły z tego powodu. Strasznie jestem zły. Wystarczyło użyć świecy przewoływacza, słuchajcie, no. Durnej świecy przewoływacza. Jeszcze ten żyje. Patrzcie, ile to gówno zabiera życia. Czemu muzyka się odpaliła? Ja, 82 tysiące. To wszystko w pizdę. Lecie. Nie, zakaz zabawy na moście. Dobra. Jeszcze żyjesz. Otrzymałeś tytuł łowca. Zdobyliśmy kolejny punkt Magion Mio. Ja 82 tysiące. Nie wierzę raz tu w to. Dachki naszego... Taszki naczelnego gubernatora. Dobra, tu już sekrety mamy wszystkie ogarnięte. Została nam tylko walka z bossem, ale chyba bossa już sobie zostawimy na kolejny odcinek, wiecie? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby z nim walczyć. No, zostawimy sobie go już na kolejny materiał. Żeby już ten odcinek nie był zbyt długi. Ja sobie może, wiecie co, po farmie sobie trochę, żeby dobić do tych 82 tysięcy, bo mnie strasznie to boli, wiecie? I poza nagraniem sobie trochę po farmie, na tych przeciwnikach, które tutaj są.
użyję sobie tutaj tych. Żebyście się nie zdziwili, że będę miał poza nagraniem znowu za 80 tysięcy, ale no nie mogę normalnie zdzierżyć. Tutaj sobie mamy już różnego rodzaju atrybuty, które zwiększają takie, słuchajcie, zabawy. Które nam zwiększają zdobywaną ambitę. Tesaka chyba takie jest. Po jego użyciu to czasu łatwiej jest. No nie. Na pewien czas zwiększa ilość otrzymywanej ambity. Im więcej wrogów pokonasz, tym silniejszy staje się efekt. O właśnie, ja sobie to od razu wyekwipuję. Dodaję do listy. Nie. Ustawię jako skrót. Zamiast tego nie korzystam aż tak z tego za bardzo. Albo nawet zamiast tego. Będę guldał i zdobywał punkciki. Jeszcze poza nagraniem sobie pomyślę, co tu sobie ulepszyć. Aczkolwiek chyba nawet. Moje przygotowanie. Bomby. To nie. Ten. Bezgłośnie. Chyba tą bombę sobie zwiększymy już na maksa. Albo tutaj wziąć. Chyba buff nawet mam. Paraliżujący. To sobie zwiększę, bo to też jest fajne. Okej, dobra, i widzimy się już w następnym odcinku, gdzie prawdopodobnie będziemy walczyć z bossem. Mam nadzieję, że wam się podobały i nie zraziliście się moimi nerwami w tym odcinku. Strasznie się zdenerwowałem, ale no nie trudno się dziwić, 85 tysięcy, no nie cała Ambrita z całej mapki szlak jasny trafił, bo debilowi poskompowało się i nie użył świecy przewoływacza. Oj, maro. W pierwszej części tak, do takiego czegoś stanu nie doprowadzałem. Dobra, trzymajcie się, do następnego. Mam nadzieję, że wam się podobało i dziękuję naprawdę za każdy poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Trzymajcie się, do następnego i... Do następnego i cześć!